trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Krzysztof Klaczek przed galą KSW 60, trochę cię nie było. Jakie to jest uczucie ponownie wracać i czuć już ten cały klimat przed walką? Świetne uczucie, tym bardziej, że przez ten czas nabrałem na dużego głodu. Bardzo mocno przepracowałem ten czas, więc rewelacja. Bardzo się cieszę, że czas przyszedł na powrót. Mocny rywal, bo Wojto Barborik znany jest już w europejskiej scenie MMA. Oglądałeś jego walki? Tak, oczywiście oglądałem. Trudno by inaczej, wiadomo, trzeba się po coś przygotować, więc ten aspekt nie jest mi obcy. Zgadza się, jest bardzo mocnym rywalem, parterowcem, ja też jestem parterowcem, więc zapowiada się ciekawa walka. Jesteś parterowcem, rywal parterowcem, to co, waleczka w stójce jutro? Znaczy w sobotę. No, na pewno zaczynamy ze stójki, nie? Pytanie po prostu, kogo pierwszą, kto się pierwszy pokusi po to? A może nikt się nie pokusi, więc zobaczymy. Hubert mówi, będzie walka jutro, czyli zapowiada jakieś dymy na ważeniu. A jutro, dobra, pomyliłem się, panowie, sorry. Jestem lekko zmęczony wagą. Nie, ty dobrze to powiedziałeś, tylko ja tutaj podpuszczam, aha, że jutro mogą być jakieś dymy, nie? A jutro, dymy tak, na ważeniu. Między tobą a twoim rywalem. Aha. Walka w stójce. No nie, no już jak. Walczymy w sobotę, nie? To a propos tego ważenia, zapytam o wagę, jak tam docinanie ostatnich kilosów. Piątka. Czyli nie jest bardzo źle. Nie jest bardzo źle. A bardzo dobrze też nie jest. No wiesz. Ale jest do zrobienia, więc spoko, nie? Tak właśnie cyrklowaliśmy, żeby tyle było. Działa sauna i tak dalej, bo wiem, że niektórzy zawodnicy mieli z tym problemy, nie na tej gali, ale wiesz, było wszystko powłączane i ciężko im było tę wagę zrobić. Ja robię wannę. Wannę, jak już wiadomo, ta sauna jest w jakimś na ostatnim takim motywem, że jak już dobra, już nie ma ta wanna, już nie chce jej jak najdalej, to wtedy sauna. Czy taka firma MMA Klatki robi klatkę też dla KSW, czy nie? Jak to jest? Na tą chwilę KSW posiada bardzo dobrą klatkę. Niewykluczone, że w przyszłości liczymy na to, że tak dobra organizacja zdecyduje się na zakup klatki. Jeżeli oczywiście, myślę, że jak pandemia trochę ustąpi, lub jakieś nowe projekty się pojawią, to czemu nie, aczkolwiek jakieś rozmowy były. MMA Klatki, jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni, polecam. Firmy MMA Klatki, ringi, klatki, maty, bramy crossfitowe, więc zapraszam. Powiedz nam, była propozycja też jakiegoś innego przeciwnika, czy od razu miałeś się właśnie bić z Barbo? Nie, była propozycja właśnie Barborika od razu. Jest to jeden z większych prospektów w tej części Europy. Kusi, żeby troszkę przygasić tego młodziaka? No wiadomo. Wiadomo, po to tu jestem. Po to tu jestem, zrobić swoje zadanie, przygasić go, wygrać i... To jest to zadanie, to jest ten cel. Na twoich biodrach jest czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu, na jego brązowy. Będziecie sprawdzać, czyj kolor jest bardziej wyrazisty. Walczyliśmy razem. No wiadomo. Ale wiesz, że MMA pacy nie walczą, więc tu są uderzenia, to... Sami oglądacie walki, wiecie jak to jest, nie? Tu robota robi uderzenia. Wiadomo, kontrolowców wszystko jest ważne, ta wiedza też jest bardzo ważna, więc myślę, że mamy na podobnym poziomie ten parter, nie? Powiedz, Mateusz Gamrot mówił, że chcesz jeszcze wrócić na kilka rundek przed wyjazdem na wakacje, żeby ci pomóc w ostatnich szlifach. Czy udało się złapać z Mateuszem? Tak, złapaliśmy się dwa razy, Mateusz mi bardzo pomógł, cenne jego rady. Tak naprawdę już w środę zrobiliśmy po jego powrocie. Odpoczął dwa dni, więc... Dla mnie bardzo wartościowy trening, jego uwagi to, więc zrobiliśmy dwa razy, bardzo mi pomógł. A powiedz, kto jutro w narożniku, bo widziałem, Borys Mańkowski z tobą przyjechał, czy oprócz Borysa, kto jeszcze? Wiesz co, Borys przyjechał ze mną tutaj zadbać o sprawy takie logistyczne, to a w narożniku mam trenera Ilka z Konina, ode mnie z Shooters, trenera Bartka, Bartasa, Jeziora i trenera Arkadiusza Kodursa. Tą trójeczkę, wspaniałą. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Również wam dziękuję serdecznie.